tak naprawdę 2 godziny, które Państwo dzisiaj widzieli, to jest 3 tygodnie przygotowań. Najpierw przylot Joela, który jest głównym choreografem L'Oréal Professionnel. Ustawienie wszystkiego, jeżeli chodzi o choreografię, o przygotowanie sceny. A ostatnie 3 dni to jest praca 24 godziny na dobę. Przygotowanie fryzur, makijaży, przede wszystkim tutaj próby zajęły nam bardzo długo i pracowaliśmy dzień i noc przez ostatnie 2 doby. Mieliśmy zaszczyt gościć Leticję Genau, która jest ambasadorem firmy L'Oréal i kreatorem Wielkiego Fryzjerstwa Francji oraz dyrektora artystycznego Wielkiego Fryzjerstwa Francji Christophe Gaillet. Są to ludzie, którzy na ten moment są jednymi z najlepszych stylistów na świecie. Przebywanie z nimi, praca z nimi to jest niesamowita przyjemność i dlatego bardzo się cieszę, że dzisiaj wieczór mogliśmy ich gościć tutaj, ponieważ spełniły się moje marzenia. Zawsze marzyłam o tym, żeby się dzielić z Polakami, z polskimi fryzjerami, z polskimi klientami tą wiedzą, jaką miałam przyjemność zgłębiać w Paryżu. Dzisiaj Paryż zaistniał w Krakowie i bardzo się z tego cieszę. C'est qu'on a vécu un beau moment de création, vraiment partagé. Et comme disait Ada, vraiment, je pense qu'on a vraiment vécu un rêve ce soir. Ben, nous, c'est tout. On est encore sur scène, là. On est encore un peu dans le rêve, donc on est, je dirais, on n'est pas descendu encore. To, co się tutaj wydarzyło dzisiejszego wieczoru właśnie w Krakowie, naprawdę jest warte zaznaczenia na mapie kulturalnej nie tylko Polski, ale myślę Europy. Odebrałam to jako wydarzenie kulturalne. To mnie interesuje i myślę, że pod tym kątem i tak należy o tym mówić, że jest to fashion. To jest fashion, to jest wydarzenie fashion i pod tym kątem ma to nas interesować. Coiffure a toujours été plus ou moins ça. Le seul problème, c'est qu'on faisait, les coiffeurs travaillaient entre eux et on s'était pas encore ouvert au public ni à la presse, hors presse coiffure, bien sûr. Et ce qu'on voudrait en fait, c'est qu'à un moment donné, que ce soit la presse, que ce soit les gens qui sont pas dans ce métier, comprennent que la coiffure, c'est un vrai art. Même si c'est un art éphémère, ça reste quand même de l'art, ça reste quand même un métier à part entière. Mais moi, je pense vraiment... Moi, je travaille déjà en salon de coiffure, donc c'est différent. Aujourd'hui, on avait vraiment, contrairement à Laetitia, qui elle est vraiment une coiffeuse de studio, moi j'ai les deux casquettes, c'est-à-dire je travaille en salon et à la fois ce qu'on a pu présenter aujourd'hui et en studio. Donc l'avantage, c'est que dans nos salons, on travaille vraiment le côté très naturel, donc on rend les femmes naturellement belles. Là, ce soir, c'est vraiment le rêve. Donc c'est apporter à tous les clients qui ont pu voir le spectacle. C'est un petit peu comme la haute couture.
sommes juste les messagers en France donc pour dire que vraiment vous avez un pays magnifique et des gens extraordinaires. On adore venir en Pologne et c'est un vrai bonheur pour nous de partager ces moments avec vous. Był niesamowity spektakl, ponieważ ludzie, z którymi dzisiaj pracowałam, to są najlepsi styliści na świecie. I mam nadzieję, że przez to, że będą tutaj bywać co roku w listopadzie, poziom fryzjerstwa polskiego i świadomości naszej jako Polaków, jeżeli chodzi o tą sztukę, będzie się podnosił.